Proszę Państwa, ostatnia dzisiaj konferencja prasowa. Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski doprowadzili do sytuacji, że Polska prowadzi 2-1 z Finlandią w meczu pierwszej rundy grupy światowej pierwszej w strefie euroafrykańskiej Pucharu Davisa. No i bardzo poprosimy najpierw panów, żeby nam powiedzieli kilka swoich słów, opinii o meczu, a później będą pytania. Uważam, że było to bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Tam troszeczkę w trzecim secie mieliśmy momenty koncentracji, ale ciężko jest utrzymać koncentrację przez 3 godziny. To właśnie tym się charakteryzuje Davis Cup, że są właśnie wzloty i upadki. Ale uważam, że bardzo energicznie graliśmy. Byliśmy w meczu plus doping. Naprawdę bardzo dobry mecz. Mam nadzieję, że to wpłynie na naszą postawę na turniejach indywidualnych. No tak jak Maciej powiedział, na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni. Tym bardziej, że graliśmy przynajmniej po jeden. A jest wiadomo, że w Debel tak policzyli kiedyś, że w 70% wygrywa drużyna, która wygrała Debel przed po jeden. Więc widzieliśmy, to jest bardzo ważny dla nas punkt. Ciężko się grało, ponieważ Kontien tak naprawdę strzelał piłki i serwował tak jak wczoraj z Łukaszem w trzecim secie, więc nie można było praktycznie przełamać. I cały czas pod presją wygraliśmy, no ale bardzo dobry mecz i do końca wytrzymaliśmy to obciążenie i wygraliśmy zasłużenie.